Cześć, ja nazywam się Damian, witajcie na moim kanale i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować coś, co już było zapowiadane wcześniej, mianowicie chodzi tutaj o recenzję prawdziwego kombajnu, jeśli chodzi o zestaw różnego rodzaju wtyczek, coś co ma w zasadzie wszystko, o czym można sobie zamarzyć, czyli Guitar Rig 6. Najpierw chciałbym powiedzieć wam, w jaki sposób widzę ten filmik, w jaki sposób go podzielę. W pierwszej części chciałbym skupić się na tych presetach, które nie są w żaden sposób związane z brzmieniem przesteru. W drugiej części właśnie chciałbym się skupić na przesterach. W trzeciej porównam, jak wypada Guitar Rig 5 do 6. No i w ostatniej części porównam, jak moim zdaniem jeden z lepiej brzmiących przesterów w Guitar Rig 6 wypada w porównaniu z darmową wtyczką, za którą nie trzeba płacić, bo oczywiście no jest darmowa. Mam nadzieję, że zachęciłem was i zapraszam. Dobrze, moi drodzy, to zacznijmy może od tego, jak wygląda cały Guitar Rig 6. Jak widzicie tutaj na dole, w sumie jest 1026 presetów. Ale muszę przyznać, że z tymi presetami to jest trochę tak jak z grami na Pegasusa za czasów jeszcze młodości, gdzie na jednej dyskietce też potrafiło być 500 gier, ale potem okazywało się, że to w sumie ściema jest, bo gier może jest 10, a cała reszta to różne kombinacje, różne poziomy tychże gier sumowane razem i to miało dać nam tych 500 gier. Tutaj jest tak, jak spojrzycie, mamy komponenty. I te komponenty tutaj to jest w zasadzie całe źródło dóbr tego miejsca, tak? Tego Guitar Rig 6, bo tutaj mamy zarówno heady, mamy efekty, mamy też, co osobiście bardzo mi się podoba, czyli dwa heady basowe. Mogę swoją basówkę podłączyć i zresztą praktycznie w większości przypadków staram się dogrywać też bas. Korzystam właśnie z tego. Jeśli chodzi o nowości, których nie było wcześniej, to na przykład jest ten head Chicago. I on jest czymś w rodzaju, powiedzmy, takiego bluesbreakera. To ma być symulacja fenderowskiej szklanki. Drugą nowością jest, niech znajdę, to jest właśnie Fire Breather, czyli kolejna wersja marshallowskiego heada, ale jest tutaj dużo więcej gainu niż w przypadku Lead 800, który wiadomo, że ma być JCM-em 800, Plexi czy tym Jumpem. Fire Breather to całkiem udany produkt, to muszę przyznać. Tu jeszcze tylko dodam, że do współpracy przy tworzeniu Guitar Rig 6 zaproszono 6 artystów. Tutaj widzicie Rick Krasno, Pete Thorne, Yvette Young czy Vernon Reed. Muszę przyznać, że to jest ciekawa rzecz, ale w zasadzie tylko dwa presety dodałem do ulubionych. Z tych stworzonych przez artystów, a w zasadzie to przez Erika Krasno w tym przypadku. Dobrze, to może teraz przejdźmy do próbek brzmieniowych. Tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym się skupić na tych presetach, które są niegainowe. Wybrałem dwa z przeszło 1000, więc zobaczymy, jak brzmią. Thank you.
Po nieco spokojniejszych dwóch presetach teraz zaprezentuję dwa, znowu dwa, bardziej przesterowane. I będzie to wspomniany wcześniej Chicago i Fire Breather. A zdecydowałem w ten sposób, gdyż te bardziej cięższe metalowe będziecie mogli usłyszeć i w kolejnych sekcjach, i też na samym początku były słyszane. A te dwie nowości jeszcze nie, więc lecimy. Dobrze, w kwestii porównania piątki i szóstki, myślę, że będzie to druzgocące porównanie, ponieważ Guitar Rig 5 wyszedł w 2011 roku. Dzieli je 9 lat różnicy, więc różnice będą zauważalne. No, przede wszystkim graficznie widać, że no jest po prostu, graficznie można się w tym lepiej odnaleźć, są na pewno lepsze komponenty, doświadczenie, konkurencja, wszystko tutaj robi swoje. Ale żeby nie było, że porównuję tylko wygląd tych dwóch wtyczek, to no posłuchajmy, jak brzmi szósteczka i piąteczka w jak najbardziej podobnym wydaniu. Kolejna sekcja brzmieniowa i pytanie, czy Guitar Rig 6, za który trzeba zapłacić trochę, brzmi lepiej niż dramowa wtyczka? Postarałem się odpowiedzieć na to pytanie, a w zasadzie rezultaty ocenicie sami już teraz. Dobrze, przyszedł czas na małe podsumowanko. Guitar Rig 6 to prawdziwy kombajn, który ma możliwie, myślę, że wszystkie najbardziej znane piece, mówimy o symulacjach,
wszystkie możliwe znane kostki, również symulacje, przestery, reverb, kompresory, wszystko. To jest tak naprawdę narzędzie kompletne. Dla kogo? Dla osoby, która potrzebuje takiego zestawu narzędzi do kreowania muzyki, na pewno do małego domowego studia, dla ludzi, którzy po prostu lubią bawić się dźwiękiem. Moim zdaniem Guitar League 6 to jest świetne narzędzie dla osób, które lubią tworzyć, po prostu lubią eksperymentować z dźwiękiem, starają się odkrywać różne nowe rzeczy. Niektórzy będą używać głównie jakichś metalowych presetów, niektórzy odpłyną w ambientach, a niektórzy sprawdzą, co jeszcze ma taki program do zaoferowania. Często wychodzi z tego coś fajnego. Zachęcam do własnego przetestowania. Na stronie jest do pobrania demo, bardzo użyteczne i długotrwałe przede wszystkim. Więc nic, tylko ściągać i się bawić. Mam nadzieję, że się podobało. Łapki w górę, komentarz pod wideo i do zobaczenia.